Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak doskleić opony od felgi w taki sposób, aby nie uszkodzić zarówno opony, ani felgi, żeby nadawało się to do ponownego montażu i do ponownej jazdy. W jakim celu? No wszystko zależy, w jakim celu Wy potrzebujecie doskleić te opony. Czy wymienić opony, czy wymienić felgi, czy wymienić gąbki. Natomiast ja rozklejam opony od felg w celu wyczyszczenia ich. Zwróćcie uwagę, tutaj już mam jedną rozklejoną oponę i felgę. Jak zwrócicie uwagę, mój zabieg nie uszkadza bądź nie deformuje zarówno felgi, jak i opony. Później zarówno felgi, jak i opony nadają się do ponownego montażu i do ponownej jazdy. Zwróćcie uwagę, ile tu jest dziadostwa. Zwróćcie uwagę, tu jest piasek, tu są drobne kamyczki. No po prostu wszystko to, co się znajduje, znaczy wszystko to, po czym jeździcie. Jeżeli właśnie jeździcie po błocie, po piasku, po takich terenach szutrowych, no to niestety wszystko wchodzi do opony, wchodzi do środka, do felgi, osiada się na gąbce i później jest taki efekt, że te opony biją, koła biją, balunują, znaczy balunują, nie balunują, tylko biją, balunują przez otwór w feldze, natomiast biją. Jeżeli jeździcie, to no to już po prostu te koła nie jeżdżą tak, jak kupiliście nowy model. Także ja rozklejam felgi zawsze w takim celu, w celu właśnie wyczyszczenia w środku tego dziadostwa. Teraz tak, troszeczkę Wam powiem, ponieważ jak włączę urządzenie, to mogę nie być dobrze słyszalny. Powiem Wam, jak ja to robię. Ja felgę, czy oponę od felgi rozklejam za pomocą opalarki. Ja używam, nie jest to ani reklama, ani lokowanie produktu, to jest moja prywatna, własna opalarka, jak widzicie, z firmy Yato. Dlaczego Wam to mówię? Ponieważ akurat ta moja opalarka z firmy Yato ma 2000 W mocy oraz posiada dwa biegi. Pierwszy oraz drugi. Na pierwszym biegu osiąga ona temperaturę 350 stopni, na drugim biegu 550 stopni. Ja swoje felgi czy swoje opony rozklejam na pierwszym biegu, na 350 stopniach, ponieważ no, boję się, żeby nie uszkodzić przy wyższej temperaturze. Może by skróciło to czas rozklejania tej felgi, tej opony, natomiast no, jeszcze tego nie próbowałem i szczerze powiem Wam, boję się, ponieważ no, nie chciałbym sobie zepsuć zarówno felgi, jak i opony. Jak widzicie, tutaj mam felgi z mojego Quantuma Plusa. Robię gruntowny przegląd. Quantum jest rozebrany na puzzle, dosłownie. I również chciałbym właśnie te opony w środku wyczyścić, wyrzucić dziadostwo, które tam się znajduje. Dlatego, no tak jak już mówiłem, nie chciałbym sobie po prostu tych felg, tych opon uszkodzić, dlatego będę to robił na pierwszym biegu. I teraz tak, ja opalarkę przykładam mniej więcej gdzieś na około, ile tu będzie? 5 cm? 10? Nie, 10 nie będzie, około 5 cm i grzeję zawsze po kole, czyli tak jak jest, znaczy po kole, w sensie grzeje tutaj połączenie między felgą a oponą, czyli miejsce sklejone, natomiast grzeje zawsze wykonując koliste ruchy. Nigdy nie grzejcie w jednym miejscu, ponieważ możecie właśnie sobie albo przytopić, uszkodzić, przepalić, odkształcić zarówno felgę, jak i oponę. Zawsze musicie grzać i tak jak ja grzeję, zawsze po okręgu, wtedy nie ma ryzyka, że uszkodzimy, czy odkształcimy też felgę, czy też oponę. Jeżeli potrzebujemy tam, nie wiem, coś zrobić w międzyczasie, czy ktoś do nas coś na przykład będzie mówił, odkładamy opalarkę na bok, żeby właśnie nie uszkodzić sobie tej felgi i tej opony. Także chyba z tych najważniejszych rzeczy Wam pokazałem, powiedziałem. Teraz Wam pokażę, jak ja rozklejam. Jak widzicie, tutaj mam już rozklejony jeden komplet, jedno koło. Natomiast tutaj, jak widzicie, felga jest oryginalnie z oponą skręcona. Jeszcze troszkę wody, ponieważ je myłem. Były z błota, były brudne, troszeczkę je umyłem. Jak widzicie, felga i opona są przyklejone, żebyście nie myśleli, że rozklejam rozklejone opony, rozklejone koło. Teraz tak, teraz zajmę się, tak jak już powiedziałem, za rozklejanie tej felgi, podgrzewanie tej felgi i opony, rozklejanie. Ja będę ją podgrzewał i naciskał. Tutaj ubiorę sobie rękawiczki, Wy również sobie ubierzcie rękawiczki, ponieważ no, będzie to tak ciepłe, że można się poparzyć. I będę po prostu naciskał ku dołowi tą oponę. W momencie, jak już zagrzeję ją do odpowiedniej temperatury, zacznie mi klej puszczać. I wtedy opona wygląda tak. Zwróćcie uwagę, nic tu się nie uszkodziło. To wszystko to są pozostałości kleju, który trzeba wyczyścić, trzeba przygotować opony do ponownego sklejenia. Ja Wam to w drugiej części filmu, już po rozklejeniu, powiem jeszcze, jak ja to sobie przygotowywuję, no i później pokażę Wam, nie pokażę, ponieważ musiałbym wyczyścić koła, natomiast powiem Wam, jak później sklejam te opony. Także zaczynajmy. Ok, rękawiczki ubrane, troszeczkę wysuszone, ale nie ma to znaczenia, najważniejsze, żeby się nie poparzyć. I tak jak powiedziałem, jedynka i grzeję felgę na łączenie opony z felgą. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, nie w jednym punkcie, tylko ruszam po okręgu opalarką. Chwilę to zajmie, ale uważam, że jest to bezpieczniej grzać na pierwszym biegu na niższej temperaturze, żebyśmy nie uszkodzili sobie zarówno opony, jak i felgi, bądź nie odkształcili, że zrobimy jeszcze gorsze jajo, niż jak te felgi, czy jak te koła skaczą, czy kręcą się z brudem w środku.
jak widzicie, sobie naciskam, podgrzewam i naciskam sobie w dół. O, widzicie, już zaczyna mi pierwsza warstwa puszczać. Chwilkę muszę rękę cofnąć, bo zbyt mocno grzeje, żeby się nie poparzyć. Już tutaj widzicie, z jednej strony puściło. Trzeba się zaopatrzyć w lepsze rękawiczki, ponieważ dość gorące już to wszystko jest i zaczyna parzyć. Już zaczął mi strzelać klej, to teraz możemy na chwilkę odłożyć opalarkę i w dwóch rękach delikatnie, nie używając jakiejś wielkiej siły, odklejać oponę od felgi, tak żeby jej nie roztargać przez przypadek. O, zwróćcie uwagę, już tutaj z tej strony mamy rozklejone, gorące. Ok, już tutaj, proszę bardzo, jest rozklejone, nic się tutaj nie stało. Widzicie, że opona dobrze wygląda i teraz druga strona. Już ładnie zaczyna klej strzelać.
myślę, że już wystarczy. O. Zwróćcie uwagę, już ładnie wszystko puściło. Wszystko jest gorące. O. I zwróćcie uwagę, mamy oponę rozklejoną. Wyciągamy wkładkę. I zwróćcie uwagę, tutaj mamy resztki kleju, natomiast opona, sama guma, jak i felga są w stanie idealnym, czy po prostu nadającym się do ponownego użytku. Zanim przejdę do czyszczenia zarówno felgi, jak i opony w środku, do klejenia, zawsze odstawiam i czekam, aż mi to przestygnie, żeby właśnie tego plastiku nie narażać na odkształcenia. Tutaj już mam wcześniej rozklejoną, wystygniętą felgę. Zwróćcie uwagę, wszystko jest tak jak przed zabiegiem, czyli nasza opona, nasza felga nadaje się do ponownego sklejenia. Jak widzieliście, trochę minut to zajęło. Nawet szczerze mówiąc nie liczyłem, ale myślę, że ile, z 5-10 minut rozklejałem tą felgę. Pewnie na wyższej temperaturze, na drugim biegu, na tych 550 stopni bym rozkleił szybciej. Ale właśnie tak jak już Wam wspominałem, nie próbowałem tego i szczerze mówiąc wolę troszeczkę dłużej, ale bez szkody dla felgi czy też opony. Nie mam ryzyka, że uszkodzę felgę bądź oponę, że będę musiał zakupić nową. Po prostu tutaj poświęciłem kilka minut i rozkleiłem, jak widzicie. Tutaj mamy już wystygniętą oponę i felgę. Tutaj jest ta, którą przed chwilą dobiliśmy, jeszcze jest gorąca i jak widzicie, koło nadaje się do ponownego sklejenia i użytku. Oczywiście po wyczyszczeniu należy sobie wyczyścić cały ten piasek w środku, który się znajduje. O, ta felga jest w miarę widzę ładna, ta opona, felga czysta, nie jest źle, gorzej jest w tej. O, tutaj już dużo piasku. Gdzieś mam jeszcze jedną felgę, w której słyszę, jak tam jakiś kamyczek stuka. Także różne rzeczy tam się znajdują. Jak widzicie, bez, że tak powiem, bez szkody i możemy sobie rozkleić felgę czy oponę od felgi za pomocą opalarki. Tak jak Wam mówiłem, pierwszy bieg 350 stopni, naokoło grzejemy i wtedy klej, jak już klej nam zaczyna strzelać, są takie styczki, że tak powiem, wtedy już możemy nawet opalarkę odłożyć i w dwóch rękach sobie ściągać oponę z felgi. Następnie jak już sobie wyczyszczę, czy tak jak Wy, zależy w jakim celu sobie rozklejacie te opony, czy też wymieniacie opony, czy też czyścicie, jak już sobie wszystko wyczyszczę, jak już sobie, moment, to jest ciepłe, czyli to jest opona, którą dobiliśmy przed chwilą, to jest opona, którą dobiłem wcześniej, już zimna. I jeżeli sobie już wyczyścimy, oczywiście pozostałości kleju, zarówno na oponie, jak i na felze, czyszczę sobie acetonem, a prościej mówiąc, idę do łazienki, zabieram żonie zmywacz do paznokci, leję troszkę na szmatkę i ładnie sobie tutaj po prostu czyszczę zarówno oponę, jak i felgę właśnie tym acetonem. Usuwam resztki kleju. Ja osobiście również, jeżeli mam felgi, mam w jednym modelu felgi, które już są takie uszkodzone, czy może nie uszkodzone, tylko są takie, no ta jest nawet widzę ładna, jest brudna, ale ładna, ma jakieś takie leciutkie wrzery, to sobie delikatnie jakimś takim bardzo, jak to powiedzieć, rzadkim, czy bardzo takim, nie wiem, papierem 1000, 1500, delikatnie sobie je szlifuję, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast jak tutaj jest ładna, dobra felga i opona, tutaj tylko wyczyszczę sobie klej, umyję wszystko ładnie, przygotuję do ponownego montażu i ponownie, jak ja to robię, czyli wkładam, zabieram oponę, zabieram gąbkę, wkładamy gąbkę do środka, do opony. Pierwsze wkładamy gąbkę ładnie do opony, nie na felgę, tylko o, tutaj ładnie do opony. Trzeba ją sobie ładnie dopasować, żeby nie zostały żadne jakieś, o, żeby ładnie ta, jak widzicie, żeby ładnie ta gąbka siedziała w oponie, żeby nie było żadnych zniekształceń. Później zabieram felgę, zakładam sobie oponę, przekładam do samego końca, zakładam oponę już tutaj na felgę. OK, mam założoną już prawie, o, mam założoną oponę na feldze i tutaj sobie delikatnie, ja osobiście kleję felgi z oponami klejem kropelką, biorę sobie klej kropelkę, tutaj sobie delikatnie, znaczy delikatnie, niedużo, nie ładujmy dużo tego kleju, ja oczywiście sobie kleję w pozycji stojącej opony, nie w tej pozycji, tylko w tej, ponieważ no nie chcę, żeby mi się wkładka gdzieś tam przykleiła, czy to do opony, czy do felgi, dlatego w takiej pozycji sobie to kleję. Następnie, tak jak już wspomniałem, klej tak oszczędnie, że tak powiem, nie ma co przesadzać, ale naokoło opony i felgi, tak żeby nie zostały miejsca niesklejone, nakładam sobie troszeczkę kleju, wkładam oponę i zostawiam do wyschnięcia. Zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. I jeżeli ten klej mi wyschnie, to jak widzicie, felgę razem z oponą mam z powrotem do ponownego użytku. Zdobyłem tak już kilkanaście kompletów kół i wszystkie do dnia dzisiejszego żyją.
że tak powiem, nie uszkodziłem ich, czy nie odkształciłem, czy też no, w żaden sposób ich nie, jak to powiedzieć, no, nie nadwyrężyłem ich tak, żeby później nie nadawały się do ponownej jazdy. Także tak to wygląda. Grzejemy opalarką naokoło, jak klej zacznie strzelać, jak usłyszymy odpryski kleju, to wtedy można opalarkę odłożyć i z dwóch stron sobie w ten sposób odklejać oponę od felgi. I macie tutaj, że tak powiem, bezinwazyjny sposób rozklejenia opony z felgą, gdzie nadaje się to z powrotem do ponownego, po wyczyszczeniu wszystkiego, nadaje się do ponownego sklejenia i użytkowania. Tak to wygląda. Także co? No myślę, że temat na dzisiaj wyczerpałem. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do zostawienia łapek, do komentarzy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy podoba Wam się ten pomysł, ten sposób, ta czynność, którą Wam pokazałem. Bądźcie aktywni. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś problemy, jakieś kłopoty, oczywiście zadawajcie to w komentarzu. Czy to zapraszam Was również na mój fanpage Paciopaw RC Maniak, również do mojego serwisu modeli zdalnie sterowanych. Jeżeli byście chcieli, abym Wam coś z Waszym modelem zrobił, naprawił, wyczyścił, zrobił serwis, oczywiście dajcie znać, nie ma problemu. Jak najbardziej linki macie na dole w opisie filmu. Link zarówno do mojego fanpage'a, jak i do serwisu modeli. Również Wam tam wrzucam link do grupy, którą założyłem razem z Radkiem, grupy na Facebooku Quantum 112, Maverick Quantum 112. Jeżeli macie problemy ze swoimi kwantumami, to tam zawsze, czy to ja, czy to Radek, czy to inni, że tak powiem, goście, czy inni użytkownicy forum Wam pomogą, podpowiedzą. Także również link zostawiam Wam w dole w opisie filmu. No a za dzisiaj co? Za dzisiaj Wam dziękuję. Następnym filmem również będzie film taki serwisowy, ponieważ również padłem na pomysł, aby Wam nagrać, jak ustawić odległość między atakiem a odbiorem na kartkę papieru, tak aby po prostu później można było cieszyć się z jazdy, nie uszkadzając zarówno zębatki atakującej, jak i odbiorczej. Także za dosłownie 2-3 dni taki film dla Was nagram, taki film będzie, ponieważ będę musiał ustawić odległość u siebie w Quantumie Plusie. Jak już go złożę, dzisiaj jeszcze sobie wyczyszczę te wszystkie koła, posklejam je i myślę, że od jutra zabieram się za składanie Quantuma i jak już będę na etapie, gdzie będę musiał właśnie dopasować odległość między silnikiem a dyflem, czyli między atakiem a odbiorem, to wtedy Wam właśnie nagram film, jak to ustawić na kartkę papieru, żeby to było po prostu dobrze, żeby sobie później nie uszkodzić zębatek. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam wszystkich, cześć!